zniszczyli nagrobek taty mojej serdecznej przyjaciółki z Izraela. Zniszczyli nagrobek doktora Kahane. Zniszczyli nagrobki ludzi, których znałam jako dziecko. No, po prostu jestem oburzona, wstrząśnięta. Zarządca cmentarza widział w sobotę nad ranem uciekające osoby z terenu cmentarza, które przeskakiwały przez płot. Oczywiście udał się za nimi, no i wtedy zobaczył te pierwsze zniszczenia. Od razu w momencie została powiadomiona policja. No i już zaczęło się cały proces oględzin, liczenia, no i sprawdzania tego, co się rzeczywiście tutaj, w jakiej skali się stało. Wypadkowi. Zdewastowaniu uległo 67 nagrobków. W sumie są one w różnym stanie. Część jest przewrócona, część jest całkowicie roztrzaskana, jest do rekonstrukcji całkowitej. Jeżeli chodzi o koszty, to takie dokładne, no są cały czas te straty szacowane. Zniszczono przede wszystkim groby osób zmarłych już po wojnie. Ludzi, którzy ocaleli Holokaust, cudem w większości ocaleli zagłady i jakby to wszystko dokonało się w właśnie ustanowionym dniu ocalonych z Holokaustu. I to jest tym bardziej szokujące, że ta dewastacja ma ten podwójny wymiar. To znaczy z jednej strony jakby zniszczono groby konkretnych osób, a z drugiej strony zdeptano po raz kolejny ich człowieczeństwo, że akurat w tym dniu musiano te groby zniszczyć. Po zliczeniu wszystkich uszkodzonych mogił rozpoczęto i przeprowadzono oględziny kryminalistyczne w celu ustalenia, czy sprawca bądź sprawcy nie zostawili jakichś śladów bądź nie pozostały na miejscu przestępstwa dowody tego występku. Policjanci wstępnie zakwalifikowali to wydarzenie jako przestępstwo z artykułu 262 kodeksu karnego. To jest profanacja miejsca spoczynku zmarłego. Jest to występek zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności.